Ojeja, tak, tak, takie to jest proste. To jest proste, proste. Tak, 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 tak. Siemaneczko, witam was tutaj, Bublantowski z nowym filmikiem z GTA 5. W dzisiejszym odcinku zaczynamy nową serię legalnej kasy, czyli kasa na legalu. Także będziemy zarabiali gruby szmal tutaj w bardzo łatwy sposób. Będę pokazywał wam najłatwiejsze metody, do których nie trzeba żadnych drogich rzeczy, żadnych drogich pojazdów, żadnych drogich rzeczy. Powtórzę to jeszcze raz. Sprawa będzie naprawdę bardzo prosta, więc zapraszam was do oglądania. Te odcinki z tej serii będą wychodziły albo w czwartek wieczorem, albo w piątek. Robię to w niedzielę, bo najwięcej z was ma dzisiaj wolne po prostu i dlatego pierwszy odcinek z tej serii jest w niedzielę. No i tak, pierwsze co robimy, rejestrujemy się do SecuroServ, wchodzimy w zadania VIP-a. Wiem, że można robić te wyzwania, ale no powiedzcie, kto znajdzie murzyna, żeby mu odpalił cały dzień misję i stał i patrzył, jak ktoś robi. Także no, to z tymi zadaniami myślę jest najlepsze. Można robić to 100% solo. Pokażę wam 3 najlepsze zadania VIP-a, do których nie potrzeba nic. Także zaczynamy. Łowca głów. Polecam wam tutaj jechać samochodem na lotnisko, jeżeli nie macie opresora. Ja to będę robił opresorem, bo już nie będę się aż tak poświęcał i robił tego tym helikopterem. Chodzi mi o to, żeby nagrać. Prudy, co tu znowu? Ja nie mogę, no. Także chodzi mi o to, żeby wam pokazać, jak to można zrobić. Wystarczy ukraść sobie helikopter i będziecie wtedy latali z punktu do punktu helikopterem. Możecie to robić też jakimś samochodem, ale mi się wydaje, że dużo łatwiej będzie, jeżeli po prostu ukradniecie helikopter z lotniska i będziecie latali sobie helikopterem, zwykłą helką. Wystarczy wam zwykły pistolet, przydadzą się wam również też może wyrzutnia namierzająca rakiet, może się wam też przydać. Są to tanie rzeczy, myślę, że każdy takie rzeczy będzie miał, także nie są to jakieś wielkie wymagania, nie potrzeba drogich pojazdów, nie potrzeba tak naprawdę tutaj nic drogiego. Latamy z miejsca na miejsce, żeby zabijać cel. No i tutaj w przypadku tego pierwszego zadania mamy 4 cele do rozwalenia. Trwa to dosłownie kilka minut. Naprawdę kilka minut, nawet nie 5 minut. Myślę, że helikopterem do 5, a opresorem to są 2-3 minuty, żeby to zrobić. I proszę bardzo, tak, 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 takie to jest proste. 42 tysiące dosłownie w kilka minut, bez żadnych drogich wymagań. 100% solo i do tego jeszcze na sesji dla zaproszonych. Tak, 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 właśnie to powiedziałem, na sesji dla zaproszonych. Nikt wam nie będzie przeszkadzał. Teraz mamy drugie zadanie VIP-a. Także drugie zadanie VIP-a, które wam pokażę, które warto robić, to jest turysta. Jest to również bardzo łatwa metoda na zarabianie kasy. Jak mówiłem, nie potrzeba nic drogiego. Wystarczy zwykły helikopter lub zwykły samochód z ulicy, zwykły pistolet. Jeżeli chcecie, żeby to było łatwo, no to możecie wtedy kupić sobie wyrzutnię rakiet namierzających i naprawdę bardzo łatwo wtedy wam to pójdzie. Jak odpalicie tutaj właśnie to zadanie, pierwsze co musicie wejść w telefon, no i tam zrobić to hakowanie, trzeba znaleźć te numery. Polecam wam zapamiętać pierwsze dwie cyfry 6737 i szukać ich na ekranie, nie zapamiętywać całego tego numeru, bo to jest bez sensu. Jeżeli macie 67 i 37 znajdziecie, to na pewno to będzie nic. Następnym razem. No nie wierzę, ten znowu nie wytrzymuje, on chyba dzisiaj dostanie zawału. Dobra mordy, teraz lecimy dalej. No i po prostu tutaj jest sprawa jeszcze łatwiejsza niż poprzednio, no bo nie trzeba nawet nikogo zabijać, wystarczy tylko polecieć na miejsce, odebrać tą walizkę, zhakować dostęp do kolejnego dostępu do kolejnej walizki i proszę bardzo, mamy kolejną walizkę, zbieramy drugą walizkę, walizek będzie tylko 3 tutaj. Także sprawa jest banalnie prosta. Tak, 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 takie to jest proste. Kolejne hakowanie, kolejna walizka i proszę bardzo, zwróćcie uwagę, to jest najłatwiejsza z tych misji. 47 tysięcy dosłownie w niecałe 5 minut. Dosłownie w niecałe 5 minut, bez żadnych wymagań. Petarda, petarda. I mamy trzecie zadanie VIP-a, które prezentuję wam tutaj właśnie na dzisiejszym odcinku.
No i tutaj to będzie przedostatnie chyba te zadanie. Zaraz do tego dojdziemy, a ja już teraz zapraszam Was do kliknięcia łapeczki w górę, do zostawienia subskrypcji i ustawienia sobie subskrypcji z powiadomieniami w opcji każde. Bublantowski, Was ziom, elo. No i odpalamy. Wrogie przyjęcie. Tutaj można wybrać sobie, gdzie chcecie to robić. Ja zaznaczam sobie lotnisko i uważam, że wtedy to jest najmniej rozproszone, jeżeli odpalicie tego, to dzisiaj już zabiera ambulans. I tak, lecimy na miejsce, na to lotnisko, rozwalamy tutaj trzech typków, zgarniamy walizkę i jedziemy ją dostarczyć na miejsce. Tak, 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 takie to jest proste. I proszę bardzo, za przelecenie na lotnisko i z powrotem mamy 31 tysięcy. Dobra, to byłoby już tyle. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Jeżeli podobał się Wam ten odcinek, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, co sądzicie o legalnej kasie. Bublantowski, Was ziomelo!